Witam serdecznie wszystkich fletów na osadzie. Dziś flet na osadzie moja. Oj. To już przyzwyczajenie live'a było po prostu. Już sobie GPS-a odpaliłem. Przepraszam. Na odcinkach nie wolno takich rzeczy, ale na live jak najbardziej. Na live tutaj sobie, jak pamiętacie, rok temu. W sumie można powiedzieć, że rok temu, tak? Bo to było w starym roku jeszcze robione. Tutaj save. Ogarniany był. No dzisiaj na odcinku jest plan taki, zakończyć tą orkę, czyli zrobić poprzeczniaki, zabrunować to, zasiać tu pszeniczkę, obojętnie, nie obojętnie, ale chyba pszenicę. Obojętnie, jedno z dwóch. Coś sobie tu zasiać, no i to zawałować, i taki jest plan na odcinek. Tutaj w poprzednim odcinku była kukurydza na ziarno, jak pamiętacie. Co prawda ściernisko jest takie jakby pokiszące to było, no ale niestety tak musi być. No i tutaj na taki kawałek sobie mało zostawiłem, taki klinik do orki i poprzeczniaki, bo mówię, jak same poprzeczniaki to będzie 2 minuty roboty, a bez sensu, tak? No bardziej mi chodziło, żeby trochę z tym pługiem jeszcze pojeździć, tym nagromaszem z ostatniego odcinka. Bo na ostatnim odcinku tak naprawdę teraz za dużo nie poorałem. Tutaj akurat się tak udało na tym klinie, że jadę cały czas z górki, więc... Dobrze, bo pod górkę jakbym jechał odwrotnie, to bym jechał 6 na godzinę. Bo case jest do... A, naprawiony, dobra, bo ja jednak... Aha, bo ja zrobiłem kontrakt na tym. Dobra, sobie przypomniałem, dlaczego jest case naprawiony. Na live sobie zrobiłem kontrakt na kulturyzowanie za 2000 chyba, tak. I zrobiłem go specjalnie tylko, żeby sobie case'a naprawić. Bo ja miałem 0% już case'a, albo było 0%, albo 5% już case'a było. Więc tam już za dużo nie miałem, nie? I przy okazji, no, księżnika nie naprawiałem, no ale... Bo po co? Przy okazji chodzi, że trochę sobie tam, nie wiem, chyba Landini jeździłem. Jest akurat mało istotne, czym jeździłem na misjach. Tam. Jest 15:37, oczywiście wtorek, 9 stycznia. Nadrabiam sobie odcinki jak mogę, najbardziej. No bo jeszcze jutro chyba tylko wolne. Jeszcze jutro wolne, a w czwartek już do roboty, więc... Trzeba korzystać z tych dni wolnych, można powiedzieć. Jak najwięcej tutaj wydusić. Tych odcinków. Najgorsze jest to ogarnianie save'ów tak naprawdę. Bo to mi zajmuje dość dużo czasu, szczególnie choć Balerun. I się zastanawiam, czy przy okazji nie spuszczę choćby Jorona na raz tygodnia, jakby mi się nie udało na przykład save'a ogarnąć. Chociaż mam praktycznie czas do piątku. Piątek, sobota mówi, żeby nagrać sobie odcinek na poniedziałek, tak? Więc mam 4 dni na ogarnięcie save'a, na co no spokojnie się da, ale... Ale to trzeba jakieś szybkie poprzeczniaczki zrobić. I tak, jakiś malutki. Nikogo na Discordzie nie ma, więc jestem sam. Taki malutki poprzeczniak tutaj, o. Jakby ino był. Zrobię sobie taki... No tutaj wały sobie jeszcze przejadę z wałami. Bo raczej powinienem to w miarę szybko zasiać. Z bronami też powinienem w miarę szybko, sprawnie pójść. No, wały 4-metrowe, czy tam 5 metrów. Znaczy, brony 4 to są, no ale... A obrócę sobie, żeby zrobić sobie bruzdy na środku pola. Narzucimy sobie na ten ruch, bo tutaj coraz niżej jest. No i casing 12 na godzinę sobie idzie. No te paliwo powinno starczyć mu. 500 na koncie jest, więc tak nie za dużo. 10:48, no ten pół będę musiał oddać, no wiadomo, nie? Bo ja go tylko wypożyczyłem. Ale na razie go na gospodarkę zawiązę i po odcinku się go zwróci. Bo ja teraz chcę jak najwięcej na tym odcinku ogarnąć rzeczy. Bo raczej czas już na talerzowanie zbraknie. Nie wiem, czy robić zimę.
Chyba odcinek z zimy sobie zrobię, wiecie? Które teraz myślę, że chyba odcinek sobie z listopada czy tam zimy zrobię. Bo jednak trochę tego ułożenia włożenia mam z silosów. Kukurydza to tam na czerwiec będzie dopiero sprzedaż, więc to tam luz. Ale chodzi mi bardziej o to. Nie no, flecie już powoli fajnie rozwija, bo już trochę tych kuli jest potem, nie? Dobra, tutaj do góry pociągnę poprzeczniak. Może dam radę. Nie no, case naprawiony, ale dalej działa 8 na godzinę, nie? Dość ciężko, a wtedy już naprawdę, jak miałem do zera go zjechanego, to ja chyba tylko nawet 5 na godzinę pod górkę już podjeżdżałem. A tak 8-9 sobie idzie, nie? Jestem siadał, żeby tych buraczków nie ugniatać. No i poszli szybkie i wściekłe. Mówię, zanim ja ten nowy ciągnik kupię, to trochę zejdzie czasu. No i najszybsze pieniądze to są po zimie, tak? Najszybsze i najbliższe w sumie. Ale zobaczę jakieś promocje, bo może jakąś fajną promocję sobie trafię. A, no nie ma nic. Oprócz talerzówki nie ma nic. A przez 4 metrów nie będę się cofał na talerzówkę 3-metrową, nie? Bez przesady. No i dusimy. Strasznie zauważyłem, że trochę dużo mam tych kul na wiosnę do robienia, ale teraz chyba miała być soja siana na wiosnę, żeby trochę zarobić sobie. I odbić sobie trochę stan tego konta mojego, bo to... tragedia. Dobra, mogę w sumie tędy wyjechać. Pług sobie na razie z tyłu odstawię. Tutaj sobie gdzieś postawię go. No tutaj, żeby jeszcze dojazdowało był. Aha, to ja będę miał odłączone, przecież ja podłączone. A to może dlatego on nie musi wyjść. Ej, bez kitu. Tak sobie teraz pomyślałem, że może to jednak miało sens. Nie no, case'a na razie to dostałem, bo nie potrzebuję case'a. Teraz potrzebuję... mojego chipka. Brony podniesione, więc ogień! Aha, ten ciapek, ten dźwięk, nie, to jesteś pięknego. Ole zrobił z tego roże wybudowali. Ale no niestety nie mogę tego obejrzeć. To jest 235 odcinek, a jestem na 63. Wróć na 80, gdzieś na około 80 odcinku jestem. Albo 70, zależy ile obejrzałem. No bo ja wam powiem teraz, jestem w 64 odcinku, tak? Na 64 odcinku. Dnia 9 stycznia o 15:43. Chyba jak będzie, wiadomo. Jak będzie odcinek nagrany i wrzucony, a w piątek będzie ten odcinek wrzucony, to do piątku jeszcze mam 3 dni, więc trochę odcinków jeszcze sobie obejrzę, nie? I w sumie jeszcze dzisiaj sobie trochę obejrzę. 15 na godzinę. Piąteczkę sobie zarzucę. Bo na czwórce ile by poszedł? Nie, na czwórce za wolno, to musi być piątka wtedy. Do tyłu. Ten przejazd przez mostek mnie zawsze ciekawi, bo to jest fajny ten mostek. No ja chciałem tutaj jak najbardziej się zarzucić ten teren pola. Ten teren pola. Ten teren, te tereny tutaj się zagłębić. Tak sobie rozkminiałem teraz później, teraz, niedawno, że ja na tym gospodarstwie tak trochę albo będę się musiał rozbudować na pole się, albo kupić tylko drugą gospę i na dwie gospy rozdzielić maszyny, tak? Czyli jakiś kombajn i jakieś większe ciągniki tutaj, a te mniejsze tam, na tamtej gospie i tyle.
Bo ja chyba inaczej tego nie widzę. Raz, dwa sobie zabronuję. Nie wiem, czy dwa pola będę bronował, czy nie. Najlepiej bym chciał obydwa pola ogarnąć, czyli zabronować, zasiać i zawałować. Ale zobaczę, jak to będzie z czasem. Bo na razie mam minut 10 już. A jak nie, to zrobię sobie najwyżej taki dłuższy odcinek. To też nie byłby głupi pomysł, jakbym taki godzinny sobie zrobił. Zwłaszcza z tego, że ostatnio nie było odcinka wcale. W tamtym tygodniu akurat tak wyszło, że fleta na osadzie minęła, bo to jest ostatnia seria moja do nagrywania. Wiadomo, nieraz jak mi się nie uda nagrać tamtej serii, innych. No ja bardziej preferuję serię, lepsze zaś tamte, oryginalne, bo wiadomo, bo tam są bliżej do zakończenia, tak? Więc tam bardziej chciałbym się rozwijać, a tutaj to wiadomo. Tak później Holberon się skończy, bo mi tam już naprawdę niewiele zostało. Bo dzisiaj byłem już na tym serwerze, ogarniałem sobie. Więc myślę, że do setnego odcinka powinien się zamknąć, choć 20 odcinków. Nie wiem, czy ja będę miał tyle roboty, nie? Ale z 10-15 na pewno jeszcze odcinki będę miał roboty. No to ja na pewno powiedziałem, że do końca stycznia chcę nagrać Holberon i to mnie nie interesuje. A to, że on będzie wrzucany do połowy lutego, to nic nie szkodzi. I w tym czasie już będę mógł sobie Elengrada ogarniać. Bo później myślę, że Elengrad sobie zwiększę na dwa odcinki, bo to aby też go zakończyć. Jak już będzie Holberon i Elengrad zakończony, to już będę miał więcej czasu, tak? Już będę mógł eksperymentować sobie z, na przykład z dwoma fletami, albo dwa razy 2000 krów. Pomyślę, albo jakieś specjalne odcinki wrzucać. No nie wiem, zobaczę, nie? Na razie nic nie mówię, na razie muszę robić tak, jak jest. No Kruk za potem będzie prawdopodobnie od marca. Tak mi się wydaje. Ale tego jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć wam. Nie wiem naprawdę, kiedy będzie to. Bo Kruk też jeszcze tego kompa nie ma, oszust, a powiedział, że już rok temu miał mieć na... Pierwszy miał mieć w październiku chyba, czy tam we wrześniu jakoś tak miało być. Potem powiedział, że będzie na święto ostatnie, a teraz powiedział, że dopiero... że się niby składa, że nie ma tam jakiejś karty jego, którą chciał i że czeka i prawdopodobnie na ferie może być, albo później jeszcze ten komputer. Więc no kurde, daleko, daleko. A Gierkrut 17 kiedy nie wróci? Nie wiem, nie gadałem z nim na ten temat. Nie wiem naprawdę, kiedy wróci Gierkrut. No naprawdę nie wiem, nie wiem tych wszystkich rzeczy, no skąd mam to wiedzieć. Jak będzie, to będzie, nie? Ale w sumie Gerklux mógł powrócić, bo to była w sumie moja jedna seria taka napędowa, która mi zawsze dawała bardzo dużo wyświetleń nowych subskrybentów. I teraz myślę, że 2000 krów taka napędowa może być seria, bo to timelapse 19, więc... Albo nie wiem, czy nie powrócę sobie znowu do 13 na jakieś tam parę odcinków. Jakieś luźnych akcji sobie ponagrywać. Z 13 też nie byłoby głupie w sumie, nie? Sobie teraz myślę. Bo ostatni dzień z 13 był 30 grudnia. W sobotę. Tam robiłem kiszonkę. I dość ładnie siadł ten odcinek, z tego co pamiętam. Tam było chyba 407 nawet. Albo coś po 400. Teraz minęło 9 dni tego roku. A ja mam 2007 już w tym roku już zebrane, więc 2007 to jest sobie dobre wynik. Dobra, ostatnie...
Ostatnie 60 minut to było. A to pewnie Kruk Wielmoża oglądał. Na pewno. Bo sama Wielmoża jest i MKK 2 wyświetlenia. No Wielmoża tak ma, tak około 300 zawsze wyświetleni. Właśnie to mi się podoba z tym Wielmożą, że ona tam około 300 się kręci cały odcinek. Raz ma 260, teraz ma 300. No tam Wielmoża taka jest, jak wie tam. Różny z nią. Pierwszego dnia nigdy nie siada, tak zawsze po 2-3 dniach dopiero się rozkręca impreza. Jutro środa, to będzie 2000 krów. To będzie 2000 krów, więc spoko. Na czwartek będzie M-Creek. Tak jak miało być planowo, co trąbisz? Na czwartek M-Creek, na piątek oczywiście flet na osadzie, czyli teraz. Na sobotę Hoyblerun już jest nagrany i wrzucony. Jest przygotowane wszystko, więc się nie bójcie. Na niedzielę odcinka nie mam, ale to tam wie. No to na niedzielę to tam wyrąbane. To tam mogę sobie nawet w czwartek nagrać. Na niedzielę to mogę sobie dopiero w czwartek nagrać. Nie muszę się spieszyć dzisiaj. Chyba, że fest mi się będzie nudzić dzisiaj, no to sobie już nagram, żeby już był tak. Ale nie wiem, czy nie wolałbym sobie ogarnąć M-Creeka na przykład. Już na kolejny czwartek. No bo zawsze z tym M-Creekiem najgorzej stoję. Tak zauważyłem, że najgorzej stoję z M-Creekiem zawsze i z fletem na osadzie. Te dwie serie mi coś nie leżą do nagrywania. Coś zawsze mam jakiś opór, żeby je nagrać. I teraz chyba do tej kolekcji dojdzie Hoyblerun. No bo wiadomo, tam na Baleronie jest taki problem, że tam jest bardzo dużo... Tam jest bardzo dużo roboty po prostu już do ogarniania. I właśnie najgorsze jest to, że zawsze z października jak jest odcinek. A teraz będzie wszystko w październiku koszone, bo będzie i bawełna i słonecznik w dużych ilościach. Więc nie wiem, czy podzielę sobie słonecznik i bawełnę na dwa oddzielne filmy. Chyba mógłbym sobie podzielić nawet bawełnę i słonecznik, bo wtedy... Albo zrobić po prostu w jednym. Albo zrobić w jednym, ale takim dużym, konkretnym odcinku, nie? To też jest jakiś plan. Taki na przykład godzina, godzina 30 odcinek. To też by nie było w sumie głupie, ty. Ty, to może jest myśl nawet. Chyba tak nawet zrobię sobie teraz, pomyślałem. Ty, ja chyba nawet tak zrobię, to nie będzie głupi pomysł. Naprawdę, ej. Zrobić tak godzinę, powiedzmy godzinę 20 odcinka. I zrobię sobie z 30 minut bawełny. Bawełny trochę zasiane, ale bawełny trochę szybciej będzie zbierana niż słonecznik. No i wiadomo, słonecznika w ciul. No, no, to nie jest taki głupi pomysł. Jeszcze nie wiem, czy teraz robić żniwa nowych pól, czy jednak sobie ich odpuścić. Bo tam sobie tylko 3 nowe pola są do koszenia tak naprawdę. A w październiku bym miał taką opcję, żebym mógł jeszcze sobie soję kosić na nowych polach, nie? I chyba tak zrobię, że z października dopiero zrobię sobie odcinek. To teraz będą się kostki pozbierać i to wszystko, nie? Ale to się da. Wiem, wszystko da. Nie ma lipy. Tutaj jeszcze trochę bronowania zostało, ale 20. No to nie, no zrobię sobie to na przykład koło godzinnego odcinka, tak jak mówiłem. Bo chcę to wszystko zabronować, zasiać i załować. A taki dłuższy odcinek to taka będzie mała rekompensata, można powiedzieć, za to, że tydzień temu nie było odcinka. Najdłuższy odcinek z fleta na zasadzie był chyba 51 minut chyba. I tam wtedy chyba sianokosy robiłem, coś takiego mi się przypomina. Jak na pewno czwórkę kupowałem, z kosiarką na pewno ta miniaturka była.
No to tak jakoś to chyba było. A jeżeli coś pomyliłem, to sorry. Ale mi się zdaje, że tam było 50 minut. Znaczy, piątka na pewno z przodu była, ale było 50, 51 albo 52 minuty było, jakoś tam. A zresztą przecież on czeka, ja mam telefon w ręce, to zaraz YouTube Studio, nie statystyki, tylko treści, playlisty. Tu jest na osadzie. Najdłuższy odcinek był 52 minuty i 41 sekund. No i to był 10, mówię, jak kosiłem nowym ustawem, jak nowym ustawem kosiłem łąkę, to tak mi się dobrze wydawało coś. No i każdy odcinek z Fletama widzę, że po 100 tutaj wyświetleń, więc... Oj! To będzie bardzo fajnie, mi się podoba to. Ten przedostatni był timelapse, dlatego on ma 350. Ale... Widzę, że timelapse jakoś wam lepiej siadają trochę niż głosowe. Na przykład kolejny już był głosowy. Już był głosowy i tylko 120 się ten miał, nie? To zależy w sumie jak to siada, bo nieraz jest dużo wyświetleń na... Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Różnie to bywa, nie? Ale dobra, jeszcze ten przejazd będzie zbronowany. No i powrót na gospodę, zapinam czwórkę i jadę tutaj siać na te pole. No zacznę sobie od tego pola siać, potem na tamtym skończę i... I zwała mi też jakoś się wymienię, że tam zwałuję, a potem tu skończę albo coś takiego, nie? Albo może już nawet nie będę ich wałował. Całych dwóch. Może zwała mi tylko zrobię jedno pole, no nie wiem, zobaczę, nie? Pomyślę. Dobrze, ta orka była dobrze, no to przynajmniej nie będzie takich nudów. Miniaturkę się jakąś zrobi, jak jeszcze nie wiem jak, ale jakąś sobie zrobię. No ta miniaturka to jest najmniejszy problem, nie? Miniaturkę to sobie po odcinku gdzieś zrobię. No i tak to wygląda. Dobra. Szósteczka i brony w górę, składamy i spierdzielamy. Cieszka sobie prykocze, tu jest wyjazd, bo widzę, namalowany jest. Sezon piąty to jest dopiero, a ja już mam kurde. Jakby się to powiedzieć, trochę szybko rozwijam. Tak patrząc na to, to delikatnie szybko się rozwijam, nie? No bo jest sezon piąty już. A ja w tej, powiedzmy, 5 sezonów, a promocje są takie. O, walcz rozkoczyła, ty. Walcza skoczyła, bo mówiłem przed odcinkiem. Na odcinku przecież mówiłem, jak zjeżdżałem półkiem, że była ten. Że była tylko ta leżówka, a teraz walcza skoczyła. No, no za 100 tysięcy, no ale my nie będę kupował takiej walcze, więc sobie. Nie staćmy na nią, to raz, a dwa. Że ona by tym nie pasowała mi nawet do klimatu na razie tej gospy. Dobra, tutaj. Bo ja będę później miniaturkę robił, więc. Jest wszystko wyzerowane, to dobrze. Damy sobie pszenicę. To jest październik, no to tylko pszenicę chyba mógł się, bo już na jęczmień jest chyba za późno już. Z tego co pamiętam, to na jęczmień jest za późno chyba. Tak. Dopiero w marcu będę mógł siać jęczmień. Teraz tylko, no, tylko pszenica. No. Tak sobie myślałem. No i dobra, grzejemy na te szybkie siewy. No i ciekawe, czy ja teraz sup nie zaryję. A patrz, jednak nie zaryję. Jednak się udało. Czwóreczka fajna. Robotkę robi. Oczywiście sieje na automacie, no bo zawsze sieje na automacie, no bo... Bo tak mi jest wygodnie. No już też widać, że mam 10% tylko życia, więc...
czekaj, może nie aż. Na jedynce? A może na dwójce? Na dwójce powinien pójść, bo chyba 15 tydzień może jechać, tego co pamiętam. Ja na dwójce będę go trzymał. Mam takie średnie obroty. Ale za to prędkość ma, więc. Dobra, tu sieje bez poprzeczniaka, tam wyrąbane. Nie będę się pilnował, żeby poprzeczniaka robić, tam bez sensu. Oddoić ten poprzecznik. No wiem, że lepiej by wyglądało i realnie, jakbym robił ten poprzecznik, tak, ale. No to jest za dużo kręcenia. Tam przy asfalcie, okej, się zgodzę, że poprzecznik robić, ale nie tutaj. Tutaj jest dość szeroka droga, więc sobie odpuszczę. No i tutaj widać, 4 metry to już roboty je robi te ciebie. Raz, dwa to powinno być zasiane. Te dwa kawałki pola. Ty zrobisz taki poprzecznik, żeby na raz to zagarnął, najlepiej. Nie za szeroki. Ten jak tam napięcie nawrócił ty. Tutaj prosto pod górę ruszać to jest też trochę zabójstwo dla niego, ale. Ale jak mówię, na te pole te 4-metrowy siewnik starcza na razie. Większego nie potrzebuje. Chyba nawet nie ma fajnego jakiegoś większego. Dopiero szóstka by musiała być. Bo jakiejś piątki ciąganej takiej pegerowskiej chyba nie ma. Mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, w sumie. Tak naprawdę powiem wam, że ja nie zagłębiałem się w temat siewników. Co mógłbym tu później kupić. Na razie czwóreczka, no bo czwóreczka jest najlepsza. 4-metrowy siewnik. Ja pamiętam, że jak nawet 17 ten siewnik używałem już. Ktoś pamięta serię Osiny V1 chyba? Albo V3, V3 to była tak. Osina V3 to była. To używałem takiego siewnika też. Tego samego nawet. A z Osiny V3 było 30 odcinków, z tego co pamiętam. Dawaj do przodu. Siewnik w dół i ogi, poszli. Szybkie i wściekłe. No i nie, no fajnie to idzie, nie? Już prawie pół pola zasiane. Wiadomo, małe pola, no to też szybko idzie, nie? No ale minus jest prawie 30, więc no zanim to zasieje i zwałuje, no to będzie akurat ta godzinka. Albo prawie godzinka będzie, nie? Coś koło tego. Nie wiem dokładnie ile zajmie mi to. Aha, bo tu ten siewnik tak działa. Jak się podniesie, to on od razu nie sieje. Dobra, myślę, że on jeszcze. Że on jeszcze przeciągnie sobie kawałek. Bo widać, że on zanim się podniesie, to trochę jeszcze tam te 5 sekund zajmie, tak? Myślałem, że on tak samo ma. Bo niektóre siewniki tak mają w sumie. Nawet bardzo dużo z rzeczy takich. Tak, ja chyba na ten 19 robiłem. No ja chyba tak nawet na ten 2000 krów mi się wydaje, że tak robiłem, że podnosiłem siewnik wcześniej i nawracałem i zanim on się podniósł, to jeszcze tam zdążył ten kawałek dosiać, nie? Żeby ten poprzecznik był trochę krótszy. A ten to widzę od razu podnosi i koniec. Znaczy od razu podnosi, odnosi. Od razu przerywa się i koniec, nie? No teraz już był taki mini rozpęd, nie? Pod górkę to już dużo lepiej wszedł. Ale cel zrealizowany na dzisiaj. Te dwa najważniejsze odcinki głosowe są nagrane. Więc teraz mogę się opierdzielać. Tak na dobrą sprawę.
Nie wiem, zobaczę, bo może jeszcze faktycznie sobie. Jakby mi się udało jeszcze nagrać sobie dzisiaj odcinek z Wielmoży, nie? No to już bym miał w sumie na cały tydzień nagrane odcinki. Bo na wtorek, na środę ma. Nie, na środę nie mam. Dobra, zapomniałem, że na środę aż tak daleko nie mam odcinków nagranych. Ale ten lapsy to nagrać, to tam wiecie, to tam mówię cały czas. I to mi się zawsze podobało, że jak miałem trochę więcej czasu wolnego, to zawsze miałem odcinki na zapas nagrane i wtedy jak wstawałem, na przykład jak była jakaś zmiana planów, że na przykład, wiecie, gdzieś musiałem jechać albo coś zrobić, albo na przykład ktoś chciał sobie zagrać, no to okej, miałem ten czas, że okej, mogłem sobie zagrać, tak? A nie musiałem pilnować i myśleć, czy mam odcinek. No, u chłopaków z MS-y to trochę inaczej te odcinki działają, bo oni pracują na YouTube, można powiedzieć, że oni tylko YouTube'a robią całe dnie, więc oni tam od rana sobie nagrywają, powiedzmy 15-16 i wtedy mają wieczór dla siebie, tak? I mogą tam inne rzeczy porobić albo sobie pograć na luzie. Ale wiadomo jak to jest. Ja tak nie mogę, bo ja muszę iść do roboty. Znaczy nie to, żebym narzekał, nie? Ale... Dobra, jednak na raz zagadnę. Myślałem, że nie. Jednak trochę szerzej się wydawało, tak naprawdę. Tak naprawdę to trochę szerzej się wydawało, ale jednak... Suma summarum dobrze wyszło. To nie wiem, czy lepiej, że jakbym do dołu w sumie ten poprzecznik zaciągnął. A nie, w sumie jakbym do dołu zaciągnął poprzecznik, a to i tak by nic nie dało. To i tak by w sumie nic mi nie dało, jakbym tam od mostu zaciągnął poprzecznik, nie? Tak sobie teraz myślę, że to i tak by nic mi nie dało, bo i tak bym tu skończył, to bym musiał przez pole wracać. No bo tutaj się nie da inaczej przejechać, bo podwórko jest zamknięte, nie ma tu nigdzie przejazdu. No a teraz mogę sobie od mostu poprzecznik zaciągnąć tutaj, w tą stronę i wyjechać sobie na drugie pole, nie? No i dobra. Wszystko gra i buczy. Tarata. Chyba standardowo od tej strony będę jechał. Na razie pojadę tak jak idzie pole. A później to zobaczę, może to jakoś podrównam. Ale zobaczę. Będziemy jechać tak jak idzie pole i tyle. W sumie od tej strony też orałem. No bo było najbardziej prosto. Ten pierwszy przejazd mogę trochę dalej pociągnąć, bo było miejsce. Żeby do końca zrobić. Wtedy zawsze trochę łatwiej będzie poprzecznik zrobić. Że nie będę musiał wyjeżdżać aż tam daleko, daleko na pole, nie? Sąsiadowy. W tej jego... Nie wiem, co on tam ma zasiane. Buraki czerwone. Czy co on tam ma? Czy pasternak? Nie, no ale dość... Dość ubywa tym ziemnikiem tego pola, nie? No i dobra. Poszli, znaleźli. Nie, no będę chyba jednak cały czas tak siał, tak półokrągło. W sumie w realu tak się sieje, nie? W realu tak by nawet było zasiane pewnie. Tak jak idzie mieza i tyle.
bo nikt by sobie specjalnie tego nie prostował po to tylko, żeby robić prostą ścieżkę. Ja bym na przykład w reale, jakbym chciał, no to bym tego wcale nie prostował, tylko bym jechał tak, jak idzie kształt pola i tyle. Tak by było pewnie zrobione. Elegante. No i do tyłu. I do przodu. I tak jeszcze ze dwa przejazdy i będzie pół pola ogarnięte, nie? A to widzę, że dość szybko idzie. No. 36 minuta. Myślę, że około godziny będzie, bo trochę to wałowanie trochę zejdzie, nie? Też. Najgorsze będzie pierwsze kółko zrobić z wałami, a potem już będzie szło. Myślę, że z wałami będzie łatwiej, bo pierwszy na około sobie objadę, a potem będę już tylko paskami jeździł, nie? Więc ja już tam będę jechał full but do przodu. Nie będę musiał się zastanawiać, tak, żeby to dobrze zrobić. A tutaj to widzi tam, muszę się pogłówkować trochę, żeby to nawrócić. I przede wszystkim zostawić poprzecznik, nie? I trzeba ciągle rewers używać. Czyli przed tył nawracać. No, z wałami takiego problemu nie będzie. To sobie zrobię na przykład taki większy wyjazd. Chyba dobrze złapał ten ciemnik, nie wiem. Najwyżej jakiś mały mijak będzie tylko i tyle. D9-4000, więc. No i do tyłu. To jest rów, więc trochę więcej filozofii jest do kręcenia. Bo tutaj, tak jak zrobiłem tam, przy asfalcie, na raz bym się nie wykręcił, za cholery. Więc musiałem na trzy razy. Ale trudno, no. Wszystko się da. Dość tak, kurde, szeroko tu jest, nie? Nie powiem, że nie. Ale chyba na raz powinien się wyrobić z poprzeczniakiem. Tutaj najwyżej trochę dalej opuszczę, o. I będzie gitarowo, jak to się mówi. Co to było? Snap? Nie. No teraz trochę bardziej sobie podrównałem. Teraz trochę ten przejazd sobie podrównałem bardziej i będzie gitara. Flet na osadzie to jest flet na osadzie, tak. Tarirarara, parara. Skoro gra i buczy. Tak, to właśnie trąbi. Gra i trąbi zespół kombi. Nie wiem, chyba zaraz po tym odcinku sobie pójdę coś zjeść, bo... Bo trochę, troszeczkę nie powiem, że nie, ale trochę głodny się robi już. Bo śniadanie miałem przed 12. No jest 16, no wiadomo, tam parę ciastek sobie zjadłem, nie? Ale to przed ciastkami to ja się nie najem. Ciastka to są takie, żeby sobie zabić głód. Ale na dłuższą metę to nie polecam. Dobra, hamuluj. I teraz ten badziewny klin tutaj będzie do zasiania. Teraz tutaj pojadę, poprzecznik zaciągnę. No, pojadę na dół, poprzecznik zaciągnę tutaj. I tutaj ten klin jakoś wysieje, nie?
No złap tą prędkość, przyjacielu. No nie będę ci na jedynkę zrzucał. Sobie da radę. No, skaczyłem mu obraty, to teraz wyszedł. Ja wezmę, bo tak w sumie widzę, że na styk będę brał. Niektóre miejsca są trochę szeroko zrobione, ale... Ale powinno być gitarowo zasiane. No poprzecz, jak mu wrzucę jedynkę, żeby miał trochę większe obroty. Ale to się wszystko da, oczywiście. Tak jak powiedziałem nieraz już w tym odcinku. Teraz w sumie myślę, jak to siać. Czy tak jak siałem, czy to może ze skosa to zasiać? Nie no, chyba tak jak siałem, nie będę tutaj. Co zasieje, żeby to ładnie było posiane. Czy tak ze skosa to chyba by lepiej było zasiać. Sobie teraz obczajam to. I tak pod skosem tutaj delikatnie by to lepiej było zasiać. No ale dobra, te parę przejazdów to już sobie cofnę. Wiadomo jak to jest, nie? I do tyłu. I do przodu, i tak w kółko, nie? To jest najgorsze, że minęło 6 godzin ponad, a Lengrad dopiero 6,7 ma cały czas, nie? Ale wczoraj też tak było, chyba do 18 albo do 19 z Heubeleronem. No i tam jakoś sobie wskoczyło te 80 wysiedleń, nie? Bo było przez... do tej 18 praktycznie, czy tam 17, było 10 wysiedleń, nie? Cały czas było 10 wysiedleń, a tak to... Później coś tam jakoś trochę bardziej ludzie, no sobie powiedziałem, jak jest, nie? Ale zawsze od 16 już tak praktycznie zaczęły te filmy wrosnąć moje wyświetlenia. A najwięcej zawsze między 18 a 24 przybywało. Dobrze, jest jeszcze zima, to chociaż te wyświetlenia jakoś się trzymają, bo nie wiem jak to będzie latem, naprawdę. Bo latem może być ciężko. No bo wiadomo, ludzie to tam mają wakacje, dzieciaki, to też dłużej śpią. Albo po nosach oglądają mnie. No ale też, wiadomo, wakacje to... Robotajku praktycznie od rana do wieczora, cały dzień się na dworze siedzi. I tam wieczorem się przyjdzie, to co, tam się ukąpiesz, coś tam sobie pooglądasz na YouTube i do spania, nie? No i dobra, poprzecznik zagarnięty. O, dobra, jednak zagarnął. No i dobra, zasiane, tylko szybko skręcić przed tym drzewkiem właśnie. 45 minuta, no mówię, zanim tu przyjadę z wami i to będzie godzinny odcinek. No ale to w sumie dobrze, bo przynajmniej tydzień temu nie było odcinka. W zeszłym tygodniu nie było odcinka, więc ta mała nagroda, można powiedzieć, będzie. A to jeszcze na piątek odcinek, to jak znalazłem? Chociaż nie wiem, czy komuś się będzie chciało godzinę mojego pierdzielenia słuchać, no ale... No ale jak ktoś lubi, czemu nie? Hektar zasiałem tej pszenicy, ty. Dwa pola to jest hektar. Więc chcemy hektar uprawić, zasiać, zawałować. Jakiś tam mały wyczyn jest, nie? I dobra, tam chyba z 5 minut jeszcze było orki na początku. Dobra.
No jo. Tak to sobie wygląda. Coś by trzeba było zjeść. Nie, chyba wolę chleba. Tak mi się wydaje. Dziapel? Nie. Tak mu pewniaka wyrąbałem trochę, ale... Ale okej. Okay. No ja już 357. Znaczy, godzinę temu jeszcze nie było. A teraz to w sumie nie było. Ładnie dawałać na dwa razy poprzeczniak i tyle. Będzie latane. I co wam mogę powiedzieć jeszcze? Ciekawego. To jakoś powoli się to wydawało, bo tyle. Nie no, ale bały musiały być nowe, bo tamtymi trójkami małymi to... Do 30 były fajne, ale później już trochę ciężko się nimi robiło. No i dobra, nie? Na dwa poprzeczniaki to już będzie na wracu przynajmniej. Więc będzie to fajnie szło. I kurde, ten czubek taki... Przez to, że to jest taki cream, to tak trochę dziwnie to będzie wychodzić, ale... To się da jakoś zniwelować. Na końcu pola będzie zniwelowane to. Tak na razie jak najbardziej prosto jeździć. I sobie tyle, nie? Co tu więcej gadać? Ładnie robi sobie dawałować i tyle. Nie, naprawdę, ten odcinek muszę skończyć i sobie coś zjeść, bo nie wytrzymię. Tak jak rozwałem, można sobie w miejsce nawrócić, to jest akurat tyle fajne. I tu do końca i o. I bez Żyda mogę sobie w miejsce nawrócić. To taka Polska, ja walczył. Teraz tak, tu do przodu i kolejny przejazd i tak cały czas do końca pola. No, dopóki się złam i nie zrobię poprzeczniaków naokoło, to wtedy ta robota nie idzie, nie? Ale jak się to ogarnie, to wtedy można jeździć i jeździć bez końca. Widzicie dwa poprzeczniaki, jak fajnie się nawraca. Jeszcze trzy przejazdy będzie zwalowany, tylko ten typek taki zostanie dziwny.
Teraz pójdę tym cyrkiem zrobić. Będzie dobrze to zwołanie. Będzie zwołany, to będzie dobrze. Nie wiem, że powinno się wołać jakieś ściany, no ale to jest parny. No i jeszcze tutaj jeden przejazd na środku się zrobi i będzie wszystko git. No i okej. I o to chodzi. Okej. Taki trójkąt na dwa razy. Okej. Jeszcze raz i tyle. Teraz co? Chyba wały w górę, nie? Bo co innego. Wały w górę i na kolejne pole. No i pewnie te 8 minut zejdzie na tym polu. A teraz odwrotnie pojadę w górę. I będzie wszystko tak jak należy. Będzie cyk, pyk i muzyka. Jakiś mały poprzecznik i tyle. Najlepiej na dwa razy. O, i tak to jest. Kurbo, oszalał. Aha. Cudownie, że to tak działa. Co pod... Aha. Ważnie pod tym jest kurczej. Trochę nie tak miało być. Te poprzeczniacze tutaj w lewo, szybko w lewo, w prawo sobie. Żeby do rowu się nie ładować. Dobra, w sumie może być jeden poprzecznik tutaj od asfaltu i będę w kółko sobie wałował to i tyle. No i brawo, no. Aha, bo to na raz tylko był poprzeczny zrobiony. Ale da się wykręcić, to najważniejsze. Nie wiem, czy będę robił na dwa razy poprzeczny, czy nie. 55 minut. Ja mi się złożę. Będzie prawie godzina. Jeszcze parę przejazdów jest, ale łania nie było mi. Rób uciekaj. Nie no, trzeba jednak tutaj tego asfaltu zrobić na dwa razy, bo ciężko się nawraca.
Albo po prostu tak nawracać jak teraz. No ale teraz już tutaj poprzecznie jak zrobimy, to już będzie szło. No bo 6 metrów to robią roboty. Fajnie sobie to ubywa. Tam dwa przejazdy będzie zwalowane. Góra i dół i będzie koniec. Będzie prawie godzina chyba. Bo godziny chyba się nie uda. O, przekażę sobie zapis zrobię. Najbardziej krowy interesowały, żeby zobaczyć. I by ten jeden TMR można by było umieszać, nie? Ale nie, tam przeżyję. Kiedyś na grubszym ogarniamy save'a jakimś. Będzie trzeba domieszać tutaj. No to jeden paszowóz by zjadł, bo tu 60 ton wpadli. Więc jeden paszowóz by jeszcze wlał. Minus 4, minus 4. Odpuszczam. To minus 1, minus 2. To nie wiem, kurde. Czy będę myśleć? Nie. No i dobra. Zwałowane, więc dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, pa, pa.